Ta historia jest podobna do wielu innych historii, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. W czasie tej okrutnej wojny na terenie niemieckiej III Rzeszy pracowało, według szacunków, od 10 do 12 milionów przymusowych robotników z podbitej przez Niemców Europy. Około 2,5 miliona z nich było Polakami. Niemcy traktowali Polaków, podobnie jak innych Słowian, jako rasę gorszą, pod ludzi, którzy właściwie nie posiadali praw. Ta historia wydarzyła się w małym niemieckim miasteczku na Dolnym Śląsku, które wówczas nosiło nazwę Namburga am Queis, a dzisiaj nosi nazwę Nowogrodziec. Tę historię opowiedział naoczny świadek tych wydarzeń, Hieronim Ławniczak, przymusowy robotnik w dzisiejszym Mierzwinie, a opisali w swojej książce pod tytułem Dzieje nadbobrzańskiej gminy Bolesławiec Joanna Sawicka i Zdzisław Abramowicz. Pod koniec marca 1943 roku wszyscy Polacy pracujący w Mierzwinie nieoczekiwanie dostali polecenie natychmiastowego pieszego udania się aż na przedmieście Nowogrodzca. Tam zwieziono już wcześniej innych robotników z dalszych zakątków powiatu. Otaczał ich kordon uzbrojonych Niemców, odzianych w czarne mundury. Grupa polskich robotników przymusowych, licząca około 300 osób, w milczeniu i przerażeniu wysłuchała krótkiej, szczekliwej informacji, że za chwilę zostanie ukarany śmiercią chłopiec, który ośmielił się zbliżyć do niemieckiej dziewczyny. Na placu, położonym przy drodze prowadzącej z Nowogrodzca do Zebrzydowej, zlokalizowanym tuż za rogatkami miasta, ustawiono prowizoryczną szubienicę, do której budowy wykorzystano dwie związane z sobą u góry drabiny. Wkrótce podjechała odkryta platforma, ciągnięta przez traktor. Na niej stał płaczący młody człowiek ze skrępowanymi na plecach rękami. Spędzony tłum zamarł. Chłopiec nie mówił nic, nie próbował się bronić, tylko rozpaczliwie szlochał. Umundurowany bandyta założył mu pętlę na szyję, po czym ciągnik ruszył. Egzekucję musieli obserwować Polacy. Nie było natomiast żadnych niemieckich mieszkańców w okolicy. Przed odjazdem żandarmów, którzy pilnowali zgromadzonych robotników, nad ich głowami z ustawionego na dachu samochodu karabinu maszynowego obsługa oddała kilka serii. Miało to niewątpliwie dodatkowo zastraszyć nieszczęsnych niewolników, przerażonych i zrozpaczonych urządzonym im okrutnym widowiskiem. Po kilku dniach, w trakcie nadzorowania pracy, niektórzy z Niemców nieśmiało pytali Polaków o przebieg tego nieludzkiego spektaklu. Widać było, że są tym faktem mocno poruszeni i potępiają to, co zgotowali niewinnemu polskiemu chłopcu ich rodacy. Ten chłopiec, który w taki bestialski sposób został zamordowany, nazywał się Józef Ulański, pochodził z Łodzi. Nic więcej o nim nie wiadomo. Nie wiadomo, gdzie został pochowany, czy w czasie pochówku był obecny ksiądz. Nieprzypadkowo wspomniany jest tu ksiądz, gdyż znana jest tylko krótka wzmianka o przymusowych robotnikach w Nowogrodzcu, zapisana we wspomnieniach właśnie miejscowego niemieckiego proboszcza. Ksiądz Józef Brandt o polskich przymusowych robotnikach w swojej parafii zapisał takie słowa. Cudzoziemców zatrudniano wszędzie, w rolnictwie i w innych branżach. Ponieważ wielu z nich było katolikami, powinni uczestniczyć w nabożeństwach, które jednak dla przymusowych robotników były surowo zabronione. Kiedy przychodzili, trzeba było ich usuwać z kościoła. Te nakazy nie były jednak traktowane z całą surowością. Sierżant, który odpowiadał za przestrzeganie tego nakazu, wielokrotnie przychodził do mnie, aby zaprotestować przeciwko temu, że Polacy znowu są na nabożeństwie. Nigdy nie zapomnę tego, co kiedyś powiedział mi ów sierżant. Proboszczu, my obaj cały czas jedną nogą jesteśmy w zakładzie karnym.
To były szczere słowa i wiedziałem, co sierżant myślał w głębi serca. Nabożeństwa były ściśle monitorowane, przynajmniej na początku. Jeśli ktoś nie miał przy sobie dowodu osobistego, często musiał za niego słono zapłacić. Jeśli tylko mogliśmy, często pozwalaliśmy ludziom bez dokumentów znikać tylnymi drzwiami. Takie niby przypadkowe spacery też były jednak ciężko wytłumaczyć. Nie wolno było również spowiadać się po polsku. W tej sytuacji trzeba było pomagać sobie różnymi sztuczkami. W naszym szpitalu nie było również żadnego Polaka, który by zmarł bez otrzymania sakramentów. Tyle ze wspomnień niemieckiego księdza o polskich przymusowych robotnikach z terenu Nowogrodzca i sąsiednich miejscowości. Próżno szukać w nielicznych wspomnieniach niemieckich mieszkańców przedwojennego Nowogrodzca i jego sąsiednich miejscowości większej ilości informacji o polskich przymusowych robotnikach. Czasami się pojawiają mimochodem w ich wspomnieniach epizody, że byli jacyś polscy pracownicy, którzy pomagali w pracach gospodarskich. I to właściwie tyle. W niemieckim opracowaniu o historii wsi Ołdrzychów, która po wojnie została włączona do Nowogrodzca, jest tylko wzmianka, że w nieczynnej wówczas garncarni na dzisiejszej ulicy Leśnej w czasie wojny znajdował się obóz jeniecki oraz obóz dla polskich pracowników. Na tej samej ulicy, po sąsiedzku, w budynku należącym przed wojną do miejscowej gminy, znajdował się areszt dla przymusowych robotników na parterze oraz piwnicy tego domu. Kierował nim członek miejscowego NSDAP, który był również lokatorem tego budynku. Tą informację już po wojnie przekazał polski przymusowy robotnik, który pozostał w tej miejscowości. On sam również w tym areszcie w czasie wojny był zamknięty. Dzisiaj, po upływie prawie 80 lat, bardzo trudno uzyskać informacje o losach wszystkich Polaków, którzy przymusowo pracowali na terenie dzisiejszego Nowogrodzca i sąsiednich miejscowości. Ilu z nich było traktowanych w miarę dobrze przez swoich niemieckich panów, a ilu podzieliło los 19-letniego Józefa Ulańskiego z Łodzi i nie przeżyło tej pracy na rzecz III Rzeszy. Nikt pod koniec marca 1943 roku nie przypuszczał, że dwa lata później już nie będzie niemieckiego Nauburga am Queis i że tu po ponad 6 wiekach powróci Polska. Dzisiaj w polskim Nowogrodzcu pamięć o takich ludziach jak Józef Ulański i tych czasach, kiedy w tym miasteczku Polak był nikim, nie powinna zaginąć, by nigdy już taka historia się nie powtórzyła, a historia niestety lubi się powtarzać. Nie zapomnij, skąd tutaj przybyłem, nie zapomnij, gdzie się urodziłem, bo w pamięci jest siła zaklęta. Pamiętaj.